Marcin Haj i Andrzej Bez z państwowej spółki PL 2012 dostali po 1 300 000 zł premii za przygotowania do Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz nowe posady jako zarządzający Stadionem Narodowym i będą zarabiać po 29 000 zł miesięcznie. I się wielkie halo zrobiło, że tyle pieniędzy dostali. No za i za co? Tłumaczę. Na państwowej posadzie, na wysokim stanowisku premię dostajesz nie za to, że wykonałeś coś wyjątkowo dobrze, ale za to, że niczego w szczególny sposób nie spieprzyłeś. No, Euro 2012 się przecież odbyło. Spieprzyć coś jest łatwo, wystarczy spojrzeć na działania rządu. Nie spieprzyć czegoś to już jest sztuka i za sztukę są właśnie te wysokie premie. Ktoś, a takich nie brak, mógłby powiedzieć: pieprzysz, Tomciu, ministrowie, marszałkowie tyle rzeczy spieprzyli, a dostali wysokie premie. No tak, ale to jest złodziejstwo, tak? A my rozmawiamy o premiach, no trzymajmy się tematu, please. Poza tym tak wysokie premie dla panów H i B są spowodowane tym, że obaj muszą się pewnie jakoś odwdzięczyć tym, którzy ich na to stanowisko dali. No to jest kwestia kultury i uczciwości. No ten, co nadał robotę, nie może zarobić mniej niż oni, nie? Pieniądze na premie dla członków spółek państwowych idą z naszych podatków, a więc muszą być dzielone sprawiedliwie między tych, co dostali posady i tych, co posady dają. No ludzie, pewne rzeczy trzeba zrozumieć i dopiero później gadać.